Ja myślę, że tutaj zasadniczą rzeczą ma być to że, to, że mamy już nareszcie to porozumienie pomiędzy naszymi społeczeństwami. No bo wiadomo, że polityka to, to jest rzecz, która cały czas się zmienia i dzisiaj na stanowisku w, po, ka po każdej stronie może znajdować się jedna osoba lub grupa osób, potem przychodzą wybory i, i to wszystko się zmienia. Pewnie w Ukrainie teraz nie może być wyborów przez, przez wojnę, przez stan wojenny, ale jeżeli chodzi mi o, o, o takiej dalszej perspektywie, no to wiadomo, że to wszystko się zmienia, ale jedyna rzecz, która zostaje, to społeczeństwa, to nasze kraje. Nigdzie od siebie nie znikniemy, po prostu będziemy dalej i musimy to rozumieć. Ale tutaj też moim zdaniem z każdej strony ma być to zrozumienie, że, że po prostu każdy widzi to, co chce widzieć. No, Oczywiście y, jakaś grupa Ukraińców może być niezbyt wdzięczna, to prawda, która znajduje się w Polsce, ale pamiętajmy, że, że no, nie istnieje jakiegoś idealnego Ukraińca i nie ma tak, że każdy powinien odpowiadać jakimś, jakimś warunkom, jakimś kryteriom i tak dalej. Niestety by się są chciało, po prostu tak ludzie było. fajni i ludzie źli. Tak jak... Tak jak jest. Tak jest. Chciałabym zacytować no. moją babcię tutaj, że każdy naród ma swoich fajnych ludzi niebywale i swoich... Przepraszam, że to powiem, yy idiotów. Alina Makarczuk, zapraszam na dalszą część naszego programu. Naszym drugim gościem jest Ołech Biłecki. Łączymy się z Kijowem. Z Kijowem, Cze cześć Ołach. Cześć, dzień dobry, witam Alino. Witam widzów. Jesteś w studiu, widzę takim profesorem. No tak jest, tak przygotowany. jest dzisiaj. Tak, tak. Przedemną kilka, kilka programów na antenie, więc już jestem tutaj, ale jak zawsze chętnie, co każdego piątka w SuperExpressie w twoim programie. Bardzo Ci za to dziękujemy i zapraszamy Cię, jak co piątek, też w przyszły piątek do naszego programu. Tematy będą inne, mam nadzieję, bo dziś temat niezbyt może przyjemny konflikt dyplomatyczny który niektórzy określają jako skandal niektórzy mówią i media w Polsce pisały że ambasador polski Bartosz Cichocki został wezwany do ukraińskiego MZ Ukraińcy piszą i Sprawdziłam sobie w komunikacie ukraińskiego MSZ, było słowo zaproszony do MSZ-u po tym, jak prezydencki szef Biura Polityki Międzynarodowej, Marcin Przydacz, powiedział, że Ukraińcy powinni doceniać to, co Polacy dla nich zrobili, ale nie chodziło o to, jak rozumiem, chodziło o konflikt zbożowy, który pomiędzy Ukrainą a Polską, Powstał, potem pojawiło się dużo niepotrzebnych komentarzy, burza, która tylko podkręciła te nastroje. Co ty o tym wszystkim myślisz? Jak to się komentuje dziś w Ukrainie po kilku dniach, kiedy już może te pierwsze emocje opadły, bo to jak bo pytałam o to przed chwilą też pułkownika Matysiaka, który twierdzi, że to, że to wszystko służy jedynie właśnie Rosji i y, mi się wydaje, że w Polsce y, wielu Polaków to właśnie y, wie i rozumie, a jak to odbierają Ukraińcy? No powiem ci tak, pierwsza y, moja taka myśl, pierwsza moja opinia, ona dotyczyła w ogóle przedmiotu tego, tego konfliktu, tego nieporozumienia, ktoś to może nazywać też nawet y, takim skandałem, y, tutaj zależy oczywiście od punktu widzenia i y, y, złapałem siebie na takiej myśli, że jeżeli chodzi na przykład o umowę zbożową, o, o tym y, czy będzie nadal ona zobowiązywała czy nie, no to tutaj jest całkiem y, y, Zrozumiały przedmiot tego tego nieporozumienia. Tego sporo, dosłownie, tak. No bo Polska ma swoje interesy, co jest normalne. Ukraina też ma swoje interesy. Ukrainie zależy na tym, aby to zboże nie, zo nie zostawało się w Ukrainie, bo produkujemy, musimy go ym, dalej sprzedawać i to też jest normalne. I w takiej sytuacji, yy, kiedy pojawiają się jakieś sprzeczności, no to dlatego są dyplomaci, dlatego istnieje w ogóle polityka i dlatego może być dyskusja. Więc tutaj absolutnie rozumiem, że to yy, proces Całkiem normalny, chociaż niestety e, nie obeszło się bez emocji po, po obu stronach, tak naprawdę. Jeżeli chodzi o te słowa, które usłyszałem od e, Marcina Przedacza, no to tutaj powiem szczerze, m, też nie do końca zrozumiałem przedmiotu tego, no bo jako osoba, która e, wiesz to bardzo dobrze, w różnych. E, w różny sposób wykazywała wdzięczność Polakom i robię to nadal na antenach, w radiu, z wielkich cen. Moim zdaniem, no, no, nie wiem jak jeszcze podziękować, tak naprawdę, bo ja od razu zapytałem siebie, ok, być może, być może taka, taka nie, dyplomacja społeczna, taka, taka ludzka gdzieś tam nie dopracuje, ale, no, ale widzę tą wdzięczność, yy, dlatego nie rozumiem... Yy, początku tego konfliktu, czyli przedmiotu tego konfliktu. Widać jeżeli to chodzi nawet w, o kulturze. w kulturze i w muzyce, ponieważ dużo powstało polsko-ukraińskich piosenek, czego wcześniej nie było. To chociażby Nasze domy, czy piosenka Moje ramiona to twoja broń, napisana przez ukraińską piosenkarkę Jerry Hale i polskiego muzyka Ochmana. Dużo się pięknych rzeczy dzieje między naszymi narodami. Du dużo dzieci się rodzi w Polsce, polsko-ukraińskich i mieszka tutaj ponad 3 miliony Ukraińców. I te wszystkie emocje jednak gdzieś tam powodują potem niebezpieczne czasami sytuacje, wzrost jakichś antyukraińskich nastrojów, co próbuje robić Rosja, podsycając tutaj właśnie dziś, nie wiem, czy słyszałeś o tym, Małek, Mariusz Kamiński, szef polskiego MSWiA, poinformował, że kolejny szpieg dziś został zatrzymany. Tak, 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 to Białorusin, który działał na rzecz Rosji, na terenie Polski, fotografował porty morskie i bazy wojskowe sprze Kiedyś odsiedział 6 lat w więzieniu w Rosji. Wiadomo, że działał na zlecenie rosyjskich służb i dostawał za swoją pracę wynagrodzenie. Wyrzucał swoje telefony, zacierał ślady, przemieszczał się po Polsce bardzo szybko i był bardzo aktywny w czasie właśnie wojny. To, co się musi wydarzyć według ciebie pomiędzy naszymi dyplomacjami? Bo ja mam poczucie, że, nasz, że zarówno polscy dyplomaci, jak też ukraińscy sobie gorzej radzą z tym, co się dzieje, niż zwykli ludzie, jak mam być uczciwa. A to właśnie dyplomaci są odłagani. Godzenia, napięć, a nie odwrotnie. Też zauważyłam po stronie ukraińskiej jeden błąd, o którym chciałam powiedzieć. Nie wszystkie media dobrze przetłumaczyły na przykład słowa Marcina Przydacza, bo wiedziałam i spotkałam się z takim tytułem, że Marcin Przydacz powiedział, po ukraińsku był tytuł, że Ukraińcy nie są wdzięczni. Ale on tak hmm. nie powiedział. On powiedział, że Ukraińcy powinni doceniać polskie a to jest co innego. To jest inny jakby, inna moc w tych słowach. On nie powiedział, że Ukraińcy są niewdzięczni. Tylko powiedział, że Ukraińcy powinni doceniać wsparcie Polski, co się dzieje jakby, bo Ukraińcy doceniają. Więc według mnie to też zostało rozdmuchane w jakiś sposób przez jakieś błędne tłumaczenie, które się zakradło po stronie też ukraińskich mediów. A z kolei już polskie media reagowały na to. Też zbyt y, ostro, y, i te emocje gdzieś wszystkich poniosły. No tak jest. Ja myślę, że tutaj zasadniczą rzeczą ma być, y, y, to, że, to, że mamy już nareszcie to porozumienie pomiędzy naszymi społeczeństwami. No bo wiadomo, że polityka to, to jest rzecz, która cały czas się zmienia i dzisiaj na stanowisku w, po, ka po każdej stronie może znajdować się jedna osoba lub grupa osób, potem przychodzą wybory i, i to wszystko się zmienia. Pewnie w Ukrainie teraz nie może być wyborów przez, przez wojnę, przez stan wojenny, ale jeżeli chodzi mi o, o, o takiej dalszej perspektywie, no to wiadomo, że to wszystko się zmienia, ale jedyna rzecz, która zostaje, to społeczeństwa, to nasze kraje. Nigdzie od siebie nie znikniemy, po prostu będziemy dalej i musimy to rozumieć. Ale tutaj też moim zdaniem z każdej strony ma być to zrozumienie, że, że po prostu każdy widzi to, co chce widzieć. No, Oczywiście y, jakaś grupa Ukraińców może być niezbyt wdzięczna, to prawda, która znajduje się w Polsce, ale pamiętajmy, że, że no, nie istnieje jakiegoś idealnego Ukraińca i nie ma tak, że każdy powinien odpowiadać jakimś, jakimś warunkom, jakimś kryteriam i tak dalej. Niestety są po prostu ludzie było. fajni i ludzie źli, tak jak... Tak jest, tak jest. Chciałabym zacytować no. moją babcię tutaj, że każdy naród ma swoich fajnych ludzi niebywale i swoich... Przepraszam, że to powiem, idiotów. Tak jest. Nie wszyscy wszystko rozumieją i nie wszyscy się zachowują dobrze. Ja zawsze staram się potępiać każde złe zachowanie i tak dalej. Natomiast nie można też tak oceniać, prawda, na podstawie jakiejś jednej sytuacji całego narodu, ponieważ większość Ukraińców to są ci, którzy jednak dziś walczą z drugą armią świata, która ich od 500 ponad dni atakuje. Chciałam Cię zapytać w tym kontekście, czy doszło do jakiegoś konfliktu też przy okazji tego konfliktu polsko-ukraińskiej dyplomacji. W ukraińskim rządzie, bo premier Ukrainy Szmychal bardzo ostro napisał właśnie w stronę Polski kilka ostrych słów. Niektórzy ministrowie również, a jednak prezydent Złański potem wyszedł i jak papież wszystkich starał się pogodzić, i też napisał bardzo ciekawą rzecz, że Ukraina widzi różne sygnały, że w niektórych miejscach Europy, tutaj oczywiście mówiąc o Polsce w tym konkretnym przykładzie, Polityka stara się być ponad jednością, a emocje ponad podstawowymi interesami narodów. No. Powiem ci tak, że być może w niektórych miejscach Europy i też w Polsce tak może być, ale tak samo może być i w Ukrainie, skoro mówisz o tym, że e, na przykład co innego e, mówi premier Szmychal, ale za jakiś czas całkiem w, innej, w innym nastroju o tym mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zeleński. Więc nawet jeżeli tak to wygląda, no to to nie znaczy, że po prostu koniec e, naszemu zjednoczeniu. Po prostu trzeba to przeżyć i, i zrozumieć, że każda strona mogła popełnić e, ten błąd. Jak e, powiedziałam, na początku. Ja tutaj tak naprawdę nie rozumiem do końca tego. No powiedzmy tak, tego, skąd pochodzi ten problem, no bo nie istnieje jakiegoś termometru wdzięczności i, i, i każdy ocenia dla siebie subiektywnie, niezależnie, czy on jest na stanowisku w kancelarii prezydenta, czy on jest po prostu takim zwykłym człowiekiem, obserwatorem tej sytuacji. Każdy, każdy ocenia dla siebie osobiście, czy, czy jest ktoś wdzięczny, czy nie jest ktoś wdzięczny, i tutaj pewnie no, Włodymer Zwiecki musiał potępić tą emocję, powiedzieć tak bardziej bardziej na. Na poważnie, no bo oczywiście to jest, to jest garant Konstytucji Ukrainy, to jest osoba, która odpowiada też za relacje międzynarodowe i rozumiemy, że nie Marcin przydać z polskiej strony i nie Jedyny Szmychal z ukraińskiej strony będą kontynuować, będą na czele tych, tych relacji polsko-ukraińskich, tylko prezydentowie. No i, i to jest raczej taki dobry ludzie. sygnał, że. Myślę, że A, ludzie. Tak. Po prostu ludzie, bo to też jest, to się pojawiło w tekście. Nie pozwolimy, aby jakiekolwiek momenty polityczne popsuły stosunki między narodami ukraińskimi i polskimi, a emocje powinny zdecydowanie ostygnąć. I tutaj łagodził to, te, to, to napięcie, które powstało. A czy w Ukrainie zostało. Czy czy są jakieś nowe tematy, które właśnie teraz są omawiane w kontekście Polski? Jak tam podchodzą do tego konfliktu zbożowego? Jak tam podchodzą też do tej sytuacji konkretnie dziś? No tutaj też zależy od tego kto ile informacji ma no bo ja też nie będę ukrywał spotykałem takie jakieś rozczarowanie od części społeczeństwa o tym że aha to nie jest to nie jest tak jak wygląda faktycznie no bo mówią że wspierają i tutaj nie tylko o Polsce chodzi ale ca o całą grupę tych krajów tak ale tak państw, naprawdę w tym Bułgaria tak. Tak. też i Węgry y, odmówiły importu ukraińskiego zboża ale tutaj tranzyt y, będzie y, kontynuowany czyli przez te kraje to zboże może jechać, jednak tutaj nie powinno się zatrzymywać. No, ale zależy oczywiście od tego, kto jakie doświadczenie ma i kto jak na to patrzy. Więc tak słyszałem taką opinię i nie mogę powiedzieć, że tylko jakaś tam jedna osoba tak uważa. Są grupa ludzi, tak naprawdę, nie wiem jej liczności, ale, yy, ale no, takie nastroje są. Z innej strony słyszałem też inną opinię o tym, że no, okej, okay, dobra, rozumiemy, że to jest inne państwo i, i to jest normalne. To, co powiedziałem na początku. Polsce zależy na innym. Polska ma inny interes i w sytuacji, kiedy ten interes jest inny, ona szczerze wychodzi i mówi, że nie będzie kontynuowała tą, y, tą umowę. Więc można Jeśli to zrozumieć. tu na przykład pojawia Chorwacja, która mówi, dobra, jak Polska, Węgry i inne państwa nie chcą, to my damy swoje porty i inne państwa, no tylko że Chorwacja jest położona dużo dalej, więc to, to też komplikuje całą sytuację. A chcę przypomnieć jakby najważniejszą rzecz w tym wszystkim, że to się wszystko dzieje w tle ataków na Odessę i ostatnie trzy ukraińskie porty morskie, które działają w Ukrainie, są niszczone przez Rosjan. Teraz wiemy o tysiącach ton ukraińskiego zboża zniszczonego, zniszczone, które zostało zniszczone w skutek rosyjskich ataków. I, I wiesz co, Ołech, też słyszałam w Polsce z kolei głosy, że temat zbożowy został też bardzo, bardzo sztucznie trochę nawet wręcz podgrzany, a że interes strategiczny, którym jest współpraca polsko-ukraińska jest ważniejszy od interesów rolników, ponieważ chodzi o nasze wspólne bezpieczeństwo, ale z kolei oczywiście rolnicy z tym się nie zgadzają i inne grupy społeczne by się też nie zgadzały z takim określeniem, gdyby to ich dotyczyło, więc, więc tutaj Każde państwo ma swój interes i tutaj się zgadzamy. Chodzi tylko o to, żeby potrafić tego interesu nie za wszelką cenę bronić, a normalnie o tym rozmawiać i rozwiązywać spór, a nie go podsycać. Tak myślę. No, musimy tego się nauczyć. I ja bardzo się cieszę, że w Ukrainie jest ta świadomość. Przynajmniej słyszałam też takie, takie rzeczy, że e, musimy się do tego przyzwyczaić. Pytanie zboża to jest tylko pierwsze takie pytanie i jeżeli pójdzie tak, a musi pójść tak, jak my tego chcemy, kiedy Ukraina zostanie członkiem Unii Europejskiej, no to takich rzeczy będzie sporo i sytuacji, w których Polska będzie miała jeden interes, a Ukraina inny interes, to, jest, to, jest, to będzie normalna sytuacja i tak naprawdę nie trzeba to traktować jako jakąś tragedię, jako, bo ja słyszę też takie słowo bardzo emocjonalnie podsycone, zdrada. Bo i w każdą stronę, to znaczy i w ukraińską ze strony Polaków, mhm. i odwrotnie od, 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 od Ukraińców do, e, do strony polskiej. Czyli w każdą stronę. E, nie może tak być. Po prostu jest to, jest to bardzo dobra sytuacja, kiedy każda ze stron wychodzi i na poważnie, szczerze mówi: Nam zależy na A, B, C, D. Inna strona mówi tak samo, że my mamy inne interesy w każdym z tych tam na przykład czterech punktów, i dalej sobie spokojnie rozmawiamy. Tutaj też jesteśmy tak, e, może zaręcznikami tej sytuacji, sytuacji że oprócz, oprócz tej współpracy takiej, takiej biznesowej politycznej też, do której pragniemy, jest to zjednoczenie społeczeństw i to jest bardzo dobrze. Mamy sporo zjednoczonych rodzin, mamy sporo Ukraińców, które teraz w Polsce, sporo Polaków, które przejeżdżali i jeszcze przejadą do Ukrainy i dlatego tutaj nakłada się moim zdaniem ta sytuacja taka... Hmm, Sporo Polaków, którzy walczą dziś jako ochotnicy na ukraińskim froncie, tak jest, tak jest. którzy w razie śmierci nie dostaną odszkodowania od państwa, bo ich tam nikt nie wysłał, to była ich decyzja, ale też sporo medyków polskich dziś jest na ukraińskim froncie. I mi się wydaje, że takim ludziom jest przykro patrzeć na to, co się dzieje, kiedy właśnie zaczynają się obr ludzie obrzucać takimi chociażby ostrymi już naprawdę słowami jak jakaś zdrada. No tak, tak, ale właśnie kontynuując to, do czego chciałam dążyć, że faktycznie, jeżeli mamy takie, takie uczucia jeden do jednego, jako, jako narodowości, bardzo ciepłe i bardzo dobrze, dobre, no to wtedy w grę wchodzi taka, taka może osobista obraza, że no słuchajcie, no tak jest, ale, ale kiedy mamy ten inny interes, no, no jak to może być? Przecież jesteśmy razem. No, Pamiętajmy raz jeszcze, tak, jest relacja pomiędzy narodami, słusznie wspomniałaś e, na przykład o tych piosenkach, które powstali, o tych wspólnych międzynarodowych inicjatywach, ale to jest jedna rzecz. A jeżeli chodzi o współpracę biznesową, o interes też e, państwowy, no to. To jest normalne, kiedy, kiedy te interesy się różnią. Tak samo interesy się różnią w każdym kraju Unii Europejskiej. Prawdopodobnie na przykład Polska też miała jakieś nieporozumienia przez, e, przez te kopalnie w, z Czechami. Mhm. Tak, ale to nie znaczy, że Polacy nienawidzą Czechów i odwrotnie. To znaczy, że po prostu jest, jest problem między narodami, mhm. a jest problem, a jest sytuacja, kiedy jest interes państwowy. I to jest normalne, trzeba to pamiętać. Bardzo uważam, że musimy to o tym mówić i przypominać ludziom, że jest coś więcej niż. niż coś więcej nas łączy niż, niż zboże tylko i wyłącznie, czy inne rzeczy, które stały się gdzieś tam problemem, czy Jakimś przedmiotem sporów pomiędzy naszymi rządami, I to, jest, i to jest fakt. Co więcej, sprawdzałam sobie, ponad prawie 80% Ukraińców. To według statystyk Kijowskiego Instytutu Socjologii ocenia Polaków bardzo pozytywnie, jest wdzięczny za wsparcie, które od Polaków dostało. A z kolei w Polsce ten procent już troszkę maleje. Jest to też spowodowane tym, że różni Ukraińcy są tutaj. Nie każdy się spotkał może z najlepszymi przykładami, i to też jest zrozumiałe. Jednak co, y, czego byś się spodziewał po naszych y, politykach OEH? I y, y, jakiej reakcji na to, co się dzieje i na te zmiany jednak nastroju? Bo pojawiło się na Zachodzie zmęczenie wojną, czego się baliśmy, a pojawiło się. Y, jak w tej sytuacji chciałbyś, jako obywatel Ukrainy, ale też zakochany w Polsce człowiek, jakich reakcji by się, byś chciał od tych ludzi, od przywódców tych dwóch krajów w tej sytuacji, kiedy Rosja dalej niszczy Ukrainę, atakuje Polskę w swojej przestrzeni informacyjnej, wysyła Wagnerowców na Białoruś, a białoruskie helikoptery przekraczają polską przestrzeń powietrzną. Jakby Polska też już jest... Ma dużo zagrożeń, prawda, związanych z tą wojną, ponieważ graniczy z państwem, w którym ona trwa. Um, często o tym, Alino, myślę, tak naprawdę, i e, sformułowałam sobie w głowie to takim jednym zdaniem. Bardzo bym chciał specjalnej polityki humanitarnej, to znaczy ze strony Ukrainy, ale tak samo ze strony Polski. Skoro mamy e, tak wiele podobieństw, skoro mamy. Języki podobne, skoro mamy zagrożenia te same, skoro mamy te wszystkie rzeczy, które nas łączą, chociaż nie jesteśmy tacy sami, nie będziemy to ukrywać, ale jesteśmy podobni i bardziej podobniejsze niż, no, niż na przykład nie wiem, Ukraińcy a, a Węgry. Chociaż nic przeciw narodowości węgierskiej nie mam absolutnie, mają tutaj swoją mniejszość na Zakarpaciu, i to jest bardzo fajnie, to jest, to jest koloryt. Ale skoro mamy tak wiele tych podobieństw, no to musimy mieć specjalną politykę humanitarną e, wobec siebie. E, tutaj e, chodzi. Nie, e, może, nie wiem jak to określić humanitarną, może. E, e... No, ja, ja wytłumaczę mhm. może to w inny sposób, bo tak. to tak bardziej po ukraińsku brzmi, tak? Tutaj mhm. mi chodzi o tym nie o biznesie, tylko o, o tym, żeby powstawały jakieś spółki kulturalne, wyuczenia języka, zrozumienia kultury, nagrywania jakiejś, nie wiem, produkcji telewizyjnej, a mhm. choćbyż nawet doszło do tego, aby powstała no nie wiem, wspólna taka stacja radiowa pomiędzy naszymi krajami, jakieś strony internetowe, czyli to wszystko, co, co pokazywałoby tą wspólność nam. To jest najważniejsze, no bo nie możemy tego stracić. Ja widzę, że teraz społeczeństwo ukraińskie do tego gotowe. Bardzo taki prosty przykład, który mnie tak naprawdę wzruszył, kiedy kilka tygodni temu do mnie przyjechała jedna moja znajoma z, Pol z Polski, ona jest Polką, nie rozmawia po ukraińsku, tylko po polsku, no i idąc tak Ulicą na jednej z dzielnic, daleko od centrum Kijowa, po prostu rozmawialiśmy między sobą po polsku i była taka wąska, bardzo ścieżka tam. No i e, pani, która przechodziła, ona e, właśnie ustąpili jej miejsce, oby ona przeszła, a ona usłysząc tutaj w Kijowie, że rozmawiamy po polsku, absolutnie bez żadnego problemu powiedziała tak po polsku dziękuję bardzo i uśmiechnęła się, więc rozumiemy, że część tego społeczeństwa już jest gotowa do, do tej współpracy, do tego takiego zjednoczenia, chociaż tak naprawdę nie jesteśmy tacy sami, ale bardzo podobni. To co powiedziałam to jest moim zdaniem kluczowe, a skoro społeczeństwo jest już w tej chwili do tego gotowe, no to nie możemy ten moment stracić i muszę powstać ta specjalna polityka. Poszukajmy inne słowo, ja przygotuję na, na kolejny piątek. Humanitarna może nie pasuje, ale państwo rozumiecie. Ludzka, Mam nadzieję, o co nie chodzi. Ta, ta. I też chcę przy tym powiedzieć, że rządy się zmieniają i historia jest cykliczna, a my zostaniemy i yy... Polacy zostaną w Ukrainie, y, którzy tam są i mieszkają, y, i Ukraińcy, niektórzy zostaną w Polsce i zawsze będziemy sąsiadami, y, więc y, jest coś ważniejszego niż, y, niż polityka w tym, co nas łączy. Y, to no bez i wątpienia. Wielkie, ta, wielkie zadanie też dla każdego z naszych społeczeństw nauczyć się y, przyjmywać innego takim, jakim, jakim on jest po prostu. Nie próbować coś tam. Coś tam zmieniać, coś tam dorysować, a tylko zrozumieć, dlaczego ten inny jest taki i zaakceptować, przyjąć jego takim. Tutaj mi chodzi i o Polakach, i o Ukraińcach. To jest trudne, to czasami jest emocjonalnie podsycane, ale tylko to jest jedyna droga, która pozwoli nam skutecznie iść do przodu i nie robić takich podarunków Rosjanom, które, na które oni czekają. Dokładnie, bo każdy rozbrat ukraińsko-polski, każda kłótnia, każdy konflikt e, służy e, dziś wyłącznie Rosji. Tutaj postaw, postawmy kropkę na razie. Y Jeżeli pozwolisz, Alino, ja bym chciał postawić kropkę w taki sposób, no bo zaczęliśmy o tej wdzięczności. Pamiętajmy, szanowni państwo, że, że ta wdzięczność ona może być wyrażana w różny sposób. I ja dzisiaj sobie przypomniałam sytuację, do której doszło około roku temu, kiedy minister obrony Ukrainy Oksy Reznikow. Wysuwając się z polskiego czołgu, tak po prostu z, z, tego, z tego takiego daszka, wysuwając, jest to nagranie, zapytał po polsku: przepraszam, a gdzie jest Moskwa? Gdzie Moim jest zdaniem, droga do Moskwy? Tak, tak, tak to pamiętam też ten film. jest sygnał wdzięczności dla Polaków. Nie powiedział wprost: dziękuję, tylko zrobił tak, żeby, żeby to odczuliście, no bo i my też to czujemy. Tak, dokładnie tak jest. I powiem też więcej. Wielu ukraińskich żołnierzy ma przekonanie, że będąc tam na froncie, to mówił zarówno Mateusz Lachowski, który był gościem nieraz naszego programu Ukraina, że jest tam poczucie, że oni walczą nie tylko o siebie, tylko o wolną Europę, o wolną Polskę i tak dalej. Ale cieszą się też, że to nie Amerykanie siedzą w Abramsach, czy nie Polacy muszą siedzieć w polskich krabach, na froncie i, i są gotowi to robić sami, tak? Bo Ukraińcy walczą najważniejszy w wojnie jest człowiek, i jednak jednak potencjał ludzki, co by tam nie mówić. Natomiast i to musimy docenić, musimy też zrozumieć, i to chcę powiedzieć, że Ukraińcy tak, są czasami zbyt emocjonalni i to też widzę, ale pamiętajmy, proszę Państwa, że tam trwa wojna i w takich warunkach, gdybyśmy my, nam przyszło żyć w tym napięciu strachu o jutro, którego może nie być, może byśmy też troszkę inaczej myśleli i inaczej byśmy mówili niektóre rzeczy i gdzieś by nas emocje niosły. Więc y, po prostu bądźmy do siebie, miejmy empatię do siebie i, i, i potra musimy potrafić też ze sobą rozmawiać na różne trudne tematy. Y, na pewno się pojawią tutaj y, pytania o Wołyń, ale to już nie na ten dzi dziś o tym nie rozmawiamy. Porozmawiamy o tym jeszcze, proszę Państwa, jeśli kogoś ten temat interesuje, bo zawsze oczywiście y, po po pojawia się w komentarzach. Y, to jest też y, jeden z y, tych ważnych. Rozdziałów naszej historii, który, o którym my, akurat z Olechem, rozmawiamy bardzo często. Więc też będziemy ten trudny, wąt tragiczny ten, ten, ten wątek naszej historii nieraz jeszcze poruszać. A teraz skupmy się na tym, co mamy dziś i na tym, jaką możemy mieć przyszłość. No tak, i czekamy na koniec alarmu przeciwlotniczego w Kijowie. To, to chyba najważniejsze na tą chwilę u nas. Zaczęły się, zaczęły się alarmy. Tak jest. Tak jest. Ołek, trzymaj się w takim razie. Bądź bezpieczny, tego Ci życzymy i zapraszamy Cię już dziś na, nasz, na następny piątek. Zobaczymy, co się będzie działo. Omówimy to w kolejnym programie. Dziękuję, Dziękuję Ci bardzo, że z nami byłeś dziś. Dziękuję również.